zapraszam na przedstawienie, które przygotowała dla nas klasa dziewiąta. Proszę wszystkich o powstanie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją czołą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinętą w pieluszki i leżąc w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Oto słowo Boże. Takie święto jest też wspaniałym momentem.
odnawiamy się duchowo. Życzę Wam wspaniałych świąt i do szczęścia roku. Dla mnie Boże Narodzenie to nie tylko czas otwierania prezentów. Jest to czas dekorowania choinki z rodziną. Chodzi o uczestnictwo w kościele o północy. Pełny obiad tradycyjny jest po stole, który zasiada najbliższa rodzina. Z tego talerza ciekającego z białym opłatkiem, którym dzielimy się, urodził się Jezus. Życzę Wam wesołych świąt. Elementem obchodów świąt Bożego Narodzenia jest dzielenie się opłatkiem. Pozwala nam to nie tylko złożyć życzenia naszym najbliższym, ale przede wszystkim przyjąć Ducha Świętego Jezusa Chrystusa do swojego serca. Stajemy się wtedy jedną świętą rodziną wypełnioną miłością. Z Bogiem w sercu zbieramy się przy świątecznym stole w cieple domowego ogniska, radując się z narodzin Pana. Życzę Wam pięknych i szczęśliwych świąt. Gdy zawsze Boże Narodzenie, zawsze lubią tą atmosferę, która jest w moim domu. Moja rodzina obiera choinkę, mama gra świąteczną muzykę i wszyscy myślą o zbliżającym się Bogu. Dużo myślą o wszystkim, co mogą zrobić podczas ferii zimowej. Gdyby to iść odwiedzać rodzinę, czy wyjechać na wakacje. Ale przez wszystkim, co robią, zawsze pamiętam, że sezon Bożego Narodzenia jest dla Boga i samego siebie. Święta Bożego Narodzenia to jest bardzo ważny czas w roku i to jest bardzo piękne święto. A czemu to jest ważne święto? Bo to są narodziny Jezusa i dlatego święta Bożego Narodzenia są tak ważne i duże dla mnie znaczne. Każdego roku z rodziną mam Wigilię, tak jak wiele innych polskich rodzin. Prezenty otwieram Wigilię i jem obiad wigilijny. Boże Narodzenie jest istotnym świętem dla wszystkich katolików i Polaków. Narodzenie się dla mnie bardzo ważne. Mam okazję spotkać się z całą rodziną, nawet z osobami, które dawno nie widziałam. Zasiadamy do wigilijnego stołu pełnego tradycyjnych potraw, które wszyscy razem przygotowaliśmy w spalni. Śpiewamy kolędy i modlimy się. Życzę Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w nowym roku. W czasie Bożego Narodzenia chodzimy do kościoła, żeby przywitać nowonarodzonego Jezusa. To jest szczególny czas, kiedy rodzinnie śpiewamy polskie i góralskie kolędy. Zawsze idziemy ubrani po góralsku na pasterkę. Będąc na pasterce, czuję wielką radość, witając Dzieciątko Jezus i śpiewając piękne kolędy. Tradycję Dnia Bożego Narodzenia rozpoczynamy idąc do kościoła i spędzając ten szczególny dzień w gronie najbliższej rodziny. Życzę Wam dużo szczęścia i zdrowia w ten nowy rok. Żeby sam.
pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przez nas. Dziękuję Kasi Dane za koordynację jasełek i wszystkim nauczycielom, dzieciom za piękne kolędowanie i bożonarodzeniowe refleksje 9 klasy. Wesołych, radosnych świąt. Niech światełko pokoju Chrystusa jest dla każdego z was, aby wiara, nadzieja, miłość zawsze była w waszych domach. Wesołych świąt. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławiony święty.